Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i wrócę sobie trochę do poradników. W dzisiejszym pokażę Wam, jak konwertować pliki do formatów YouTube'a, tak żeby to było wydajne przy zachowaniu jakości i żeby przesyłanie samo i przetwarzanie plików w obrębie YouTube'a odbywało się w miarę szybko. Rzućcie okiem. Ja przygotowałem sobie już wcześniej plik, ten tutaj zatytułowany One. To jest niewielkich rozmiarów plik, zaraz sobie tutaj sprawdzimy. Niewielkich, względnie 245 MB. Także dosyć ma swoją wagę, ale już Wam powiem dlaczego. To jest film, który trwa 2 minutki, a został wyrenderowany do maksymalnej możliwej jakości, jaką oferował mój program do montażu. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ z reguły programy do montażu potrafią sobie doskonale radzić z renderowaniem, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o konwertowanie, to już niespecjalnie. Lepiej używać programów do tego przeznaczonych. Ja korzystam z FreeMake Video Converter. Więc zasada u mnie jest taka, że zawsze, niezależnie od tego, jakiego programu korzystam do montażu, renderuję pliki przy najwyższej możliwej jakości, a następnie przerzucam to do programu do konwertowania i tam już obrabiam dalej. Rzućcie okiem. Co robię z tym plikiem? Przerabiam go do formatu MP4, to jest oczywiste. I co jest ważne? Ustawienia, dokładne parametry tego filmu, tego pliku. Rozmiar 1280x720, tu się nic nie zmienia. To jest bardzo fajny wymiar. To jest ta pierwsza rozdzielczość HD. Większej nie zawsze warto robić. Ja się do niej przywiązałem, te pliki nie są takie duże. Kodek H264 oczywiście. Frame rate 25 frames per second, czyli 25 klatek na sekundę. Więcej nie ma sensu. YouTube i tak przekonwertuje Wasze filmy do tego frame rate'u. Bitrate type. Ta wartość przedstawiana w tym miejscu świadczy o jakości obrazu. Oczywiście wybieramy custom, tak jak ja mam w tym przypadku. I na podstawie filmów, które przysłałem do tej pory, uznałem, że 2200 to jest bardzo optymalna jakość, pozwala na zachowanie plików niewielkich rozmiarów, a przy tym obraz jest bardzo przyjemny do oglądania. Jeżeli dla kogoś to jest niewystarczająca, no to warto to troszkę podkręcić do góry. Jeżeli ktoś uważa, że nie potrzebuje aż tak wysokiej, warto zmniejszyć. Regulowanie tej wartości wpływa bezpośrednio na rozmiar pliku. Kolejna wartość, a czyli audio. Kodek AAC, z takiego korzysta YouTube. Kanały stereo. Wszystkie filmy, które są w jakości 720 i większej, są już, mogą być przesyłane w formacie stereo. Te niższe mogą być przesyłane w formacie mono, bo tak konwertuje YouTube. I teraz uważajcie. Sample rate. Parę osób podawało tą wartość, 4400, ale na podstawie poradników, które znalazłem bezpośrednio w YouTubie, jakby poradników dotyczących użytkowników komputerów Apple, okazało się, że lepiej przesyłać 48000 Hz. Być może ktoś to potwierdzi, być może ktoś temu zaprzeczy. Warto rzucić okiem na te poradniki YouTube'a. I teraz bitrate. Ja z reguły przesyłałem wyższej jakości, ale okazuje się, że YouTube konwertuje do 128 kilobitów na sekundę, więc przy takiej obstajemy. I okej. Przenieśmy to sobie na pulpit. Jak widać, z 245 megabajtów powstanie tam 33. Ustawmy to sobie na pulpit. Zapisz. Lepiej nie. Lepiej nie, bo ten plik jest wejściowy jakby. Zapisz. Konwertuj. I zasada jest prosta. Jeżeli będziecie się trzymali tych wartości, które podałem, to mocno może to zoptymalizować Waszą pracę. Przede wszystkim pliki będą niewielkich rozmiarów, uda się zachować wysoką jakość. No oczywiście to jest tylko punkt widzenia, ale według mnie ta jakość jest wysoka. A co najważniejsze, konwertowanie filmu już wewnątrz, w obrębie YouTube'a, będzie się odbywało bardzo szybko. Filmy, które wrzucicie, bardzo szybko pojawią się przy najwyższej jakości, nie trzeba będzie na to specjalnie czekać. Widzicie, mój syn się włączył do poradnika. No ale na to na dzisiaj zamyka jakby ten poradnik. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!